Na portalu Khan Academy znajduje się takie ćwiczenie, które pozwala wyrobić sobie pewną intuicję na temat tego, jak się liczy granice funkcji poprzez takie numeryczne zabawy. Mamy daną funkcję w tym przykładzie, której wzór jest taki. Sinus x razy logarytm naturalny z x. No i rozważamy tą funkcję w okolicy zera, ale tylko dla dodatnich x no bo oczywiście logarytm jest określony tylko dla dodatnich liczb. No i mamy obliczyć granicę, kiedy x dąży do zera z prawej strony, czyli od strony argumentów większych od zera z tej funkcji. No i tutaj proszą nas o dwie rzeczy. Po pierwsze o uzupełnienie tej tabelki, gdzie mamy obliczone wartości funkcji f dla kilku argumentów, które zbliżają się do zera. Dla 0,2 no to jest taka wartość, dla 0,1 to jest taka wartość, dla 0,01 mamy taką wartość, one są ujemne i rosną. Widzimy, że zbliżają się najwyraźniej do zera, no i to będzie prawdopodobnie granica. To będzie nasz kandydat na granicę tej funkcji. To znaczy wy wydaje się, że tą granicą będzie 0. No ale zróbmy najpierw ten rachunek na kalkulatorze. Tutaj mamy taki kalkulator. Obliczmy wartość dla jednej tysięcznej. Czyli to będzie tak. Przede wszystkim musimy się upewnić, że wpisujemy kąt w radianach. Mamy sinus, musimy wpisać kąt w radianach, żeby to miało sens. Czyli chcemy obliczyć sinus liczby... 0,001 pomnożony przez logarytm naturalny z tej samej liczby. 1. No ile to wyjdzie? To jest minus 0,0069 i tak dalej. Mamy to napisać w zaokrągleniu do części tysięcznych, czyli 3 cyfry po przecinku, czyli to będzie minus przede wszystkim. 0, 0, 0 i tutaj mamy 6, potem jest 9. Mamy zaokrąglić do części tysięcznych, więc to muszę wpisać tutaj siódemkę. No i tak jak mówiłem, widzimy, że te wartości od strony ujemnych liczb rosną i zbliżają się do 0, więc wydaje się, że tą granicą będzie 0. No to sprawdźmy, jak wstawimy tutaj 0, czy to będzie dobrze. Brawo, udało nam się. Granicą rzeczywiście będzie 0. Możemy jeszcze tutaj teraz się pobawić kalkulatorem graficznym i zobaczyć, jak wygląda wykres tej funkcji. Więc łączymy kalkulator. Teraz wpiszemy tutaj wzór funkcji, czyli funkcja jest taka, że to jest sinus x pomnożony przez logarytm naturalny z x. Zobaczmy, jakie tu mam okno. No dobrze, narysujmy sobie wykres. No, widzimy, że ta funkcja, jak na funkcję, w której jednym z czynników jest sinus, jest taka, że się zmienia z ujemnych na dodatnie wartości. Tutaj rzeczywiście w pobliżu zera jest ujemna. No i tutaj nie widać za bardzo, czy ona rzeczywiście dąży do zera. Może, żeby to lepiej było widać, to zmienimy sobie zakres. Tutaj mamy x od 0 do 5, to zmienię teraz x od 0 do 1 powiedzmy. Zobaczymy, jak ta funkcja zachowuje się w pobliżu samego zera. Przybliżymy sobie ten obszar. O. No i teraz lepiej widać, że jak x dąży do zera, to wartości tej funkcji również dążą do zera. No i ten przykład jest o tyle ciekawy, że to nie jest takie oczywiste, dlatego że ci, którzy wiedzą więcej o funkcji logarytm, to wiedzą, że funkcja logarytm w zerze dąży do minus nieskończoności. A okazuje się, że pomnożona przez sinus dąży mimo wszystko do zera, no bo sinus w zerze jest zero, czyli tak jakby ten czynnik dominuje nad tym czynnikiem. Pomimo tego, że logarytm dąży do minusy skończoności, to wartości tego iloczynu dążą do zera.